Płyta indukcyjna. Ciekawe. Czym różni się od innych i czy warto ją kupić? Miałem dokładnie ten sam dylemat. Mam na imię Grzegorz i razem z rodziną występujemy w filmach Amika. Ale zarówno twój dylemat, jak i płyta indukcyjna, której za chwilę się przyjrzymy, są bardzo realne. W tym tygodniu pomaga nam teściowa. Elwira i Igor wyjechali i było obawy, czy poradzimy sobie sami z Viv. Cześć, mamo. Cześć, Viv. Zastanawiacie się, dlaczego postawiliśmy na płytę indukcyjną? Po pierwsze, jest oszczędna. Gotowanie na płycie indukcyjnej sprawia, że płacisz mniejsze rachunki za prąd. Dlaczego? Między powierzchnią płyty a naczyniem wytwarza się pole magnetyczne, które powoduje rozgrzewanie się dna garnka, a nie płyty. Wiem, wiem. Zabrzmiało jak wykład. Już przestaję. Najważniejsze. Indukcja sprawia, że nagrzewa się nie płyta, a garnek, który na niej stoi. I płacisz mniej za prąd. I tyle. Czas rozpocząć gotowanie. Mama zawsze gotowała na gazie, więc to dla niej duża nowość. Na początek musisz być pewny, że garnek, który przywiozła teściowa, nadaje się do gotowania na płycie indukcyjnej. Nie musisz się przejmować ani testować naczyń za pomocą magnesu. Moja płyta ma funkcję, dzięki której z łatwością sprawdzisz, czy garnek jest odpowiedni. Uff, i garnek nadaje się również do indukcji. Jeszcze tylko coś włączę i startujemy. Największą zaletą płyty Amika jest jej intuicyjna obsługa. Poradzi sobie z nią każdy. Nawet osoba, która jeszcze rok temu twierdziła, że ze smartfonem nie da rady. Bo to zdecydowanie prostsze niż użytkowanie smartfona. No, to sprawdźmy. Na początek gotowania wystarczy położyć naczynie na wybrane pole, a płyta sama je aktywuje. Zwróćcie też uwagę na to, że chociaż patelnia ma nietypowy kształt, to nagrzewa się na całej swojej powierzchni. Nie musisz się też przejmować, jeśli naczynie jest duże i nie mieści się na jednym polu. Ta płyta świetnie sobie poradzi, dostosowując pole grzania oraz łącząc pola w razie potrzeby. Można na niej gotować z zamkniętymi oczami. Ciekawe, czy pomidorówka już się podgrzała? Tak, jest już gorąca. To dzięki funkcji Power Booster, którą uruchomiłem wcześniej. Zwiększa ona moc grzania i dzięki temu możesz coś zagotować dosłownie w kilka minut. Viv! Głodomorze! Zupa gotowa! Płyty indukcyjne są bardzo wygodne. Moja płyta ma programy gotowe do podgrzewania zup i sosów, do gotowania ryżu i makaronu, a nawet do topienia czekolady. Tak, dobrze słyszałaś. Babcia właśnie topi czekoladę na twoje ulubione ciasteczka. Viv ma już 9 lat i często pomaga nam w kuchni. Ale jeżeli macie w domu maluchy, zawsze możecie włączyć blokadę płyty. Bezpieczeństwa nigdy za wiele! Płyta indukcyjna, a może lepiej powiedzieć intuicyjna, to łatwość i szybkość gotowania, to oszczędność czasu i prądu, a także bezpieczeństwo. Mamo, co sądzisz o naszej płycie indukcyjnej? Jesteś zadowolona z gotowania? Jedno jest pewne. Jest bardzo wiele zalet płynących z wyboru płyty indukcyjnej Amika. Ale nie musisz ufać tylko nam. Zaufaj milionom Polaków, którzy od lat wybierają sprzęty Amika. Płytę indukcyjną podłącza się do 230 V, czy do tak zwanej siły. Potrzebne będzie wpięcie się bezpośrednio do instalacji elektrycznej, czy wystarczy zwykła wtyczka. Jesteśmy właśnie w odwiedzinach u mojej teściowej, której tak bardzo spodobała się nasza płyta indukcyjna, że postanowiła sprawić sobie podobną. Ale mama zastanawia się, czy ma odpowiednią siłę. Oczywiście chodzi o układ trójfazowy do podłączenia płyty indukcyjnej, bo siły witalnej to mamusia ma pod dostatkiem. Podobnie jak Viv, chyba ma to po babci. Dla wszystkich tych, którzy nie są pewni swoich sił, mam dobrą wiadomość. Amika ma w swojej ofercie takie płyty indukcyjne, które można podłączyć do prądu za pomocą zwykłej wtyczki. Tutaj siła nie jest już potrzebna. Płyta już podłączona. Zastanówmy się, co dziś dobrego ugotujecie na obiad. Moja teściowa wybrała płytę Amika z funkcją plug and play i uważa, że to doskonałe rozwiązanie. Ale nie musisz ufać tylko jej. Zaufaj milionom Polaków, którzy od lat wybierają produkty Amika.